Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj drugi odcinek o nowościach w kaskach HJC na 2022. Bez zbędnej zwłoki przejdziemy do flagowego modelu HJC, jeżeli chodzi o kaski budżetowe, czyli do Atary. Kosztują 379 zł, czyli mniej niż pokazywane w poprzednim odcinku kask dziecięcy Gleo i kask dla dorosłych na miasto Kalido i Kalido Plus, bo tamte kosztowały odpowiednio po 399 i 869. Możecie to obejrzeć w poprzednim odcinku o kaskach HJC na 22 rok. Atara specjalnie się nie zmieniła od momentu wprowadzenia. Co ciekawe, też nieznacznie tylko zdrożała, bo dzisiaj ten kask kosztuje 379 zł i w Twojej klasie jest naprawdę fajną opcją. Dostępny jest w 9 kolorach. Tutaj mamy kolor lawendowy, przypuszczam. Jeden z takich świeżych kolorów. Matowa góra, błyszczący dół, dwuczęściowy inmold, czyli skorupa zgrzana na ciepło z wtryskiwanym w nią styropianem. Dzięki temu kask jest odporniejszy i trwalszy. Klasyczny regulator, nie jest to tak jak w tych droższych modelach automatyczna regulacja, tylko jest normalnie na pokrętle. Też jednopunktowy system mocowania bez możliwości przesunięcia tego koszyka przód-tył, ale za to bardzo dużo kanałów wentylacyjnych, otworów wentylacyjnych, bardzo przemyślane kanały wentylacyjne, także kask jest komfortowy, lekki, w rozmiarze M deklarowana waga to 220 gramów. Oczywiście możemy to sobie potwierdzić na naszej dealer wadze. 229, możemy przyjąć, że mniej więcej to się zgadza. Regulowana natomiast jest wysokość tego tylnego punktu mocowania. Dzięki temu możemy sobie ustawić położenie kasku na głowie w optymalny sposób. Tutaj, jak już jesteśmy przy tym punkcie, to tylko krótka wstawka na temat, że prawidłowo kask założony na głowę to jest taki, który jest zapięty pod szyją. Oczywiście ja tu mam paski do doregulowania, bo one są od czapy, ale tak to powinno wyglądać i kask powinien nam na linii brwi mniej więcej się kończyć. Nie zakładamy go tak, ani nie zakładamy go tak, tylko po prostu zakładamy go normalnie. I tak prawidłowo zapięty kask wygląda. Oksy na paski, żeby w przypadku upadku okulary zleciały nam z głowy, a nie wbiły się w twarz. Także tyle, jeżeli chodzi o kask Atara. Tani, fajny, godny polecenia, wygodny i ładny kask za rozsądne na dzień dzisiejszy pieniądze. Następny w kolejności to jest kask Valeco, którego Wam tu dzisiaj nie pokażę, bo nie leży mi pod ręką. Kolejny to jest Furion 2.0. Sam używam starego Furiona, a tutaj mamy już drugą wersję tych Furionów. Między innymi takiego biało-białego Furiona w wersji retro. Nie wiem, do czego on nawiązuje, chyba do pierwszych kasków POKA, które były biało-białe i mi się osobiście nie podobały. Ale z Furionów mamy dużo różnych kolorów. Mój faworyt, jeżeli chodzi o naming, to jest Furion edycja Swift. Także dla tych z Was, którzy czują się zagrożeni na swoim domowym trenażerze, możecie kupić sobie kask z zawieszką Swifta. Także tam watów na pewno to dodaje opór. Myślę, że spokojnie pół wata na kilogram albo przynajmniej ze 30 watów na całości. To taki Aerodynamic Technology Furion HJC Swift Edition od razu odpala. A będąc już poważnym i tak na serio, no to tak, klamra klasyczna. W niektórych kaskach HJC możemy spotkać klamrę fajną, magnetyczną. Tutaj mamy zwykłą klamrę normalnie klikaną, także jest szansa sobie przytrzasnąć pod brodą. Ciekawy koszyk, bo tu na górze mamy taką plastikową wstawkę, nie ma tu gąbek. W ogóle ten kask ma mało gąbek, w zasadzie ma tylko na froncie gąbkę. Tutaj właśnie na górze ma plastik, self-fit system, czyli
ten bezregulacyjny system automatycznego dopasowania do wielkości głowy. Tutaj już mamy pięciopozycyjny punkt montażu tego systemu nośnego. Jeżeli chodzi o wagę Furiona 2.0, to przy MC deklarowane jest 205 gramów, co sobie oczywiście sprawdzimy. Powiedzmy, że jest tu trochę papierów, czyli z 210 mogłaby waga pokazać. 239, no nie, 30 gramów papierów to tutaj nawalone nie jest, czyli trochę się ta waga katalogowa z rzeczywistą rozjechała, więc jeżeli szukacie każdego grama, to musicie się liczyć z tym, że 20-30 do tych 205 deklarowanych może nam dojść. Ten kask kosztuje 899 zł, jest to już na pewno kask z kategorii kasków sportowych, wyczynowych, dość drogich. Na pewno z wyścigów MotoGP, gdzie kaski HJC są od dziesięcioleci obecne i dostępne, przeniesione jest kilka rozwiązań. Widać tutaj tunele wentylacyjne, nawet w tylnej części kasku, polokalizowane tak, żeby to powietrze utrzymywało określony przepływ, kierunek przepływu i prędkość przepływu, tak żeby nasza głowa była fajnie chłodzona. Także Furiona 2.0 malowań jest dostępnych z 15, samych białych jest 5 czy 6. Każdy znajdzie coś dla siebie. Stonowane kolory, żywe kolory, szybsze, wolniejsze, jakie chcecie. I najwyższy model kasku HJC to jest IBEX 2.0. Tu oczywiście muszę wyciągnąć na pokazanie model, który jest opisany Army Green, ale to poleci jako drugi. Pierwszy poleci Kameleon. Akurat do naszego działu rowerów używanych dosłownie w tej chwili przyjmuje się tam sprzed dwóch czy trzech sezonów wręcz z takim malowaniem Kameleon. I tutaj właśnie ten IBEX też ma to malowanie Kameleon. Także można sobie na rynku podopasowywać produkty tak, żeby kolor kasku zgrywał się z kolorem roweru. No ale ja się muszę dobrać do Army Green, bo muszę przeprowadzić inspekcję, czy ten kolor Army Green jest approved. No, powiem szczerze, to bardziej jest Green Grey Army Grey niż Army Green, ale dobra, no. Przechodząc do technicznych aspektów tego kasku. 1099 zł, także już sporo, ale jak za topowy kask to jeszcze znośnie, bo topowe kaski większości producentów już sięgają 1300-1500 zł. Tutaj, tak jak w kasku Furion, mamy plastikowy ten koszyk górny, ograniczoną liczbę gąbek, w które wsiąka nam pot. Tutaj głównie na czole mamy taką dużą gąbkę. Pięciopunktowy system mocowania tego koszyka, na którym kask się trzyma. Automatyczny system do regulowania obwodu tego koszyka do naszej głowy. Także czy założymy cienką, czy grubą czapkę, kask nam się sam ustawi. Bardzo dużo otworów wentylacyjnych. Przeniesione rozwiązania z wyścigów motocyklowych, gdzie doświadczenie HJC jest kilkudziesięcioletnie i przeniesione jest w tej chwili do kasków rowerowych. Tak naprawdę chyba tyle, jeżeli chodzi o tego IBEX-a. Zapięcie na klasyczną klamrę, nie ma tu jeszcze zapięcia magnetycznego, a w sumie szkoda, bo jest to dość wygodne i mogłoby sobie w takim topowym kasku szosowym już funkcjonować magnetyczne zapięcie, szczególnie jakbyśmy go tam używali do jakichś triatlonów. Zweryfikujmy sobie jeszcze wagę. Producent podaje około 220 gramów za rozmiar M. Taki też tutaj mamy w łapce. Ląduje na wadze 244 z tymi wszystkimi papierkami, czyli gdzieś tam 5-10 gramów pewnie się rozjechaliśmy, ale jest to do zaakceptowania. Podsumowując, bardzo dobrze dopracowana aerodynamika, bardzo dobrze dopracowana wentylacja, fajnie dopracowany system regulacji obwodu kasku i dopasowania go do głowy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda na łbie, mogę go na chwilę założyć. Jak widzicie, nic nie trzeba regulować, kask od razu siada i się trzyma.
Pełną przekrojówkę kasków HJC łącznie z czasowymi, z dziecięcymi, z miejskimi znajdziecie w obu naszych sklepach w Wilanowie i w Piasecznie. Także jeśli szukacie kasku, to zapraszam. Możecie też kliknąć link pod filmem do naszej strony, gdzie sobie te wszystkie kaski możecie zobaczyć. A ja się na dzisiaj już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na YouTubie. Hej!